stwierdzam jedną ofiarę, która jest zidentyfikowana i to jest Somalijczyk, który ma polski paszport. Druga ofiara jest prawdopodobna, ale nie mogę jej jeszcze potwierdzić. To był zamach. Policja ustala, czy to nie był na nich zamach. To był wybuch samochodu pułapki, który był niedaleko Pałacu Prezydenckiego. Ich samochód był w bardzo bliskiej odległości do ładunku, który wybuchł. Tak, to jest prawda. Potwierdzam jedną ofiarę.